Dzień dobry Państwu, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam na naszej kolejnej rozmowie z cyklu, który od pandemii realizujemy, cykl Zoom na świat. Robimy to wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera. Raz w miesiącu rozmawiamy o sprawach, które naszym zdaniem mają bardzo duże znaczenie dla Polski, dla Europy. Dziś porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście oczywiście ogromnego napięcia, wojny tak naprawdę między Izraelem a Hamasem. Ale nie będziemy się zajmować bieżącymi wydarzeniami, bo to robią świetnie media. Spróbujemy się zastanowić, dlaczego to się stało i jakie są perspektywy, aby ułożyć tę skomplikowaną układankę na Bliskim Wschodzie, żeby nastąpiła deeskalacja. A z nami są dzisiejsi goście, członkowie też Obserwatorium Bliskowschodniego, które uruchomiliśmy niedawno w ramach Centrum Stosunków Międzynarodowych, czyli takiej platformy właśnie rozmawiania czy nakładania wiedzy ekspertów z różnych dziedzin, osób znających się na tym regionie świata. I mamy dzisiaj członków tej naszej inicjatywy. Pani doktor Agnieszka Bryc, dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka jest politologiem, specjalizuje się w Bliskim Wschodzie i w ogóle w kontekście sytuacji właśnie w Izraelu. Jest związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. I pan ambasador Krzysztof Płomiński. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Pan ambasador Płomiński jest naszym wieloletnim przedstawicielem w kilku krajach Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej, byłym dyplomatą, ale także doradcą dyplomatycznym Krajowej Izby Gospodarczej i naszym współpracownikiem w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję też Wam, że przyjęliście zaproszenie do tego obserwatorium naszego bliskowschodniego i do tej rozmowy. I od razu chcę zacząć może od Agnieszki tym razem. Agnieszko, powiedz, dlaczego Twoim zdaniem w kontekście tych właściwie wieloletnich zmagań od jakiegoś czasu w Izraelu dominowało takie przekonanie, że właściwie to rozwiązanie dwupaństwowe się nie sprawdza? Och, tak, to jest w zasadzie problem, który, albo w zasadzie, można powiedzieć, taka kwestia, która skutecznie najprawdopodobniej utrudni przejście do rozmów pokojowych po zakończeniu wojny w Gazie. Ale ważne jest takie założenie, które warto poczynić, że wojna, aktualna wojna w Gazie jest tak głęboka i tworzy tak masowy kryzys, że to jest jedna w ostatnich latach z nielicznych szans, kiedy pomimo tych bardzo skomplikowanych okoliczności są to największe szanse na to, żeby wznowić w jakikolwiek sposób poważniejsze niż dotąd rozmowy pokojowe na temat takiej pełnej państwowości palestyńskiej. Więc ja zawsze zastrzegam na wstępie, że potencjał jest, ale są także liczne utrudnienia, czyli fakty dokonane, które utrwaliły się w ostatnich latach. Jedną z tych okoliczności jest to, o czym wspominałaś, czyli takie bardzo głębokie przekonanie, często po obu stronach, że nie da się w najbliższej przyszłości albo w ogóle utworzyć państwa palestyńskiego, albo w zasadzie rozwiązać konflikt w oparciu o mechanizm dwóch państw. No właśnie, ja dlatego zadałam to pytanie jako pierwsze, bo nie chcemy już wracać do rzeczy, które pewnie wszyscy Państwo śledzą też w mediach. Od 7 października ta wojna, eskalacja, sytuacja w Gazie, po obu stronach ofiary, ale ogromny, bardzo okrutny atak Hamasu na Izrael, odpowiedź Izraela. Najważniejsze teraz jest pytanie, po pierwsze, o głębsze przyczyny tego napięcia, które się utrzymuje od dziesiątków lat, ale także o to, jak to rozwiązać. Teraz, jak rozumiem, w podtekście było rozwiązanie dwupaństwowe, ale de facto żadnej stronie ono do końca nie odpowiadało, a na pewno nie odpowiadało tym radykalnym skrzydłom po stronie i Palestyny, i Izraela. I teraz pytanie jest do Krzysztofa. Czy ty uważasz z kolei, że znając się na państwach arabskich, że rozwiązanie dwupaństwowe w ogóle jest sensowne? Więc ja myślę, że zdecydowanie tak, chociaż również w świecie arabskim daleko nie wszyscy uważają, że jest to rozwiązanie najbardziej słuszne i realne.
tak czy inaczej między Izraelem a krajami arabskimi trwa proces normalizacji, który zaczął się od Egiptu i od Jordanii. I w ostatnich latach wraz z porozumieniami Abrahama zdecydowanie przyspieszył. Czyli Przy porozumienia czym między Izraelem a porozumienia najpierw między Emiratami. Izraelem a kilkoma krajami arabskimi, przede wszystkim Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem, ale także Marokiem. No tam na liście jest również Sudan, ale to do końca po prostu nie zostało sfinalizowane. Sytuacja, jaka w Sudanie jest, to specjaliści chyba tylko w tej chwili wiedzą, bo wszystkie inne konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej zostały przysłonięte przez to, co się dzieje w Gazie. Ale teraz, jeśli mogę Cię jeszcze zapytać, bo o ile ta normalizacja stosunków głównych państw arabskich w rejonie Zatoki z Izraelem rzeczywiście od paru lat miała miejsce i w zasadzie byliśmy blisko ostatnio od takiego porozumienia z Arabią Saudyjską, między Izraelem a Arabią Saudyjską, o tyle chciałam się Ciebie zapytać, jak państwa arabskie, te same, które normalizowały stosunki z Izraelem, patrzyły przez ostatnie lata na sprawę palestyńską? No trochę patrzyły przynajmniej niektóre jak na jakiś kolec, który kłuje i który najlepiej trzeba byłoby wyrwać albo obejść, bo porozumienia abrahamowe są tak naprawdę próbą z jednej strony pokazania, że taki pogłębiony pokój, również oparty na sprawach gospodarczych, na głębszych powiązaniach między krajami arabskimi, tymi najważniejszymi, w tym również Arabią Saudyjską, jest możliwy. A z drugiej przekonanie, że rozwiązanie problemu palestyńskiego w sposób odpowiadający aspiracjom Palestyńczyków i akceptowalny przez Izrael, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Izraelem rządzi władza no, naprawdę radykalna, prawicowa i ekstremistyczna, no, nie jest możliwy. Oczywiście w przypadku Arabii Saudyjskiej, w tej chwili całego tego procesu, on był powiązany nie tylko w dwustronnym układzie saudyjsko-izraelskim, ale również w amerykańsko saudyjskim i tam o to nie było podawane do wiadomości publicznej, ale były negocjowane również sprawy palestyńskie. Dość karkołomnie, bo one polegały na swego rodzaju tam przesunięciach terytorialnych, na powstaniu jakichś enklaw między na pustyni Negev. Praktycznie rzecz biorąc, no były to rozwiązania, które w jakimś stopniu sięgały do idei dwupaństwowości i arabskiego planu pokojowego z 2002 roku, który sponsorowała Arabia Saudyjska i doprowadziła do przyjęcia nie tylko przez wszystkie kraje arabskie, ale również przez Organizację Współpracy Islamskiej. Ale to gdzieś wisiało w powietrzu i tak naprawdę powstawało wrażenie, bardzo realne, że sprawa palestyńska w tym wszystkim gdzieś jest na odległy plan odsunięta. Co było niewątpliwie jedną z przyczyn no, tego, co się stało 7 października, czyli terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael. Zdecydowanie uważam, że była to reakcja, niezależnie od tego, kto jeszcze w tym maczał ręce i kto był zainteresowany takim właśnie rozwojem sytuacji. A To wróćmy na chwilę zainteresowanych jeszcze do było bardzo Izraela, dużo. bo z kolei ważna tutaj jest niezwykle percepcja właśnie Izraela, tego co się dzieje i na zewnątrz, czyli głównie kontekst Iranu, który stanowi ewidentnie punkt odniesienia i rządu w Tel Awiwie, ale także myślę odczuć Izraelczyków o jakimś rosnącym zagrożeniu. No i po drugie, no, przede wszystkim
istoty tej radykalnej organizacji palestyńskiej, jaką jest Hamas i całej sytuacji w Strefie Gazy. Jakbyś mogła opisać nam, skąd ta zmiana, która nastąpiła w ostatnich 2 dekadach w Izraelu, że od no, koncepcji porozumienia się i zgody na 2 państwa, mieliśmy do czynienia no, ostatnio przez kolejne rządy jednak Izraela, na czele z Likudem i z obecnym premierem Benjaminem Netanyahu, z taką radykalizacją postaw i przekonaniem werbalizowanym często w opinii publicznej w Izraelu, że no, w zasadzie sprawa jest załatwiona. Kilka kwestii w takim dużym uproszczeniu, ale mam nadzieję, że nie zniekształceniu. Im dłużej trwały rozmowy o rozmowach, tym nasilało się takie przekonanie, że one nie skończą się sukcesem, że i tutaj jest narracja izraelska. Taki argument po stronie izraelskiej często pada, że kraje arabskie, w tym także Palestyńczycy, nie stracą okazji, żeby stracić okazję. Tak? To bardzo się wgryzło w mental izraelski, stąd takie przekonanie, że po pierwsze, one i tak będą nieskuteczne. To jest raz. Dwa, już tak wyraźnie po drugiej intifadzie narastało nie tyle przekonanie, ale taki brak zaufania do z jednej strony izraelskich Arabów, z drugiej strony do Palestyńczyków, bo Izraelczycy rozdzielają te dwie grupy. Coraz bardziej wyraźne było postrzeganie Palestyńczyków, którzy brali udział w pierwszej i drugiej intifadzie, za tych, którzy stanowią, może inaczej, nie liczą i nie stawiają na rozmowy pokojowe i to rozwiązanie dyplomatyczne, ale na zbrojne powstanie na rzecz prawda, tej swojej walki o państwo palestyńskie. Więc narastało także rozczarowanie i coraz wyraźniej poprzez dokonywane przez członków takich czy innych ugrupowań palestyńskich, różnych, prawda, incydentów, zamachów, bo one ciągnęły się nie tylko od drugiej intifady, ale zdarzały się, prawda, mieliśmy różne cykle, łącznie pamiętamy, z taką intifadą noży w Jerozolimie, wtedy, kiedy dochodziło do takich częstych zamachów przy użyciem broni krótkiej, ostrej. I efekt jest taki, że stworzył się taki aksjomat, że ani władze izraelskie, ani społeczeństwo izraelskie nie ufało stronie palestyńskiej jako partnerowi. Czyli podsumowując, było wynegocjowane zresztą przy mediacji amerykańskiej porozumienie. Obie strony zaakceptowały podział tego terytorium na 2 państwa w pewnych granicach, zachodni brzeg Jordanii i Strefa Gazy, aczkolwiek z 3 różnymi terytoriami o różnym statusie i jakby planie dochodzenia do funkcjonowania w takiej symbiozie. I rozumiem, że w trakcie rozmów o uszczegółowieniu i wykonaniu tego planu było coraz gorzej. Tak, i teraz tak szybciutko jeszcze nakładając ostatnią warstwę i ona ma znaczenie. Kiedy doszło, pamiętamy premier Sharon, też może nie sam premier, ale wtedy, kiedy powstał tak zwany mur Sharona, oddzielający społeczność palestyńską od tak zwanego Izraela właściwego, to jest ten moment, w którym społeczności zostały odseparowane fizycznie. I to pogłębiło wszystkie te procesy socjologiczne, psychologiczne, które, prawda, rozerwały kanały komunikacji, zwykłe kontakty codzienne między tymi społecznościami i to utrudnia w ogóle jakikolwiek powrót do rozmów. I jeszcze ostatnia rzecz, na to wszystko nakładamy rządy Benjamina Netanyahu, a jeszcze wcześniej duży skręt na prawo polityki izraelskiej, nacisk na politykę bezpieczeństwa. I efekt jest taki, że wtedy, kiedy Benjamin Netanyahu w 2009 roku przyjmował urząd, on ogłosił, że pokój, czy w ogóle rozmowy z Palestyńczykami nie na mojej wachcie. Czyli on był ze strony izraelskiej głównym stopującym jakiekolwiek rozmowy. On oczywiście odnosił się do rozmów, ale nigdy nie był
tym, który z jednej strony inicjował czy wspierał rozmowy, co więcej, grał bardzo wyraźnie na utrzymanie status quo, bo to z jego perspektywy było najbardziej korzystne i jednocześnie był tym premierem, który wyjątkowo wspierał osadnictwo żydowskie na zachodnim brzegu. I ostatnio także włączył do mainstreamu te siły polityczne, przede wszystkim religijnych sionistów, którzy są absolutnie ostatnią izraelską frakcją, która rozmawiałaby na temat pokoju z Palestyńczykami. Oni postrzegają zachodni brzeg jako Samarię i Judeę. I ziemie absolutnie żydowskie. Więc można by powiedzieć, że mamy wiele elementów, które uczyniły dialog ze stroną palestyńską niemożliwy i sytuacja się bardzo radykalizuje, a za rządów Benjamina Netanyahu i z powodu jego politycznych interesów i konieczności przetrwania, on zdecydował się przywrócić do polityki izraelskiej tych w zasadzie ekstremistów prawicowych, którzy nawiązują w swojej tradycji do ekstremizmu żydowskiego, który stawia kropkę nad i. Dzisiaj w takim intencjonalnym powrocie do rozmów pokojowej bez dużej presji międzynarodowej i ustępstwa Netanyahu z jego całym środowiskiem, co jest mało prawdopodobne. Netanyahu być może ustąpi, ale nie zginą radykałowie z izraelskiej sceny politycznej. Ja nie widzę wielkich szans, żeby skutecznie dojść do takiego satysfakcjonującego pokoju pomiędzy stroną izraelską a palestyńską. Rozumiem, że równolegle do tej takiej pogłębionej nieufności strony izraelskiej versus Palestyńczycy, podobny proces następował po stronie palestyńskiej. Teraz pytanie do Krzysztofa. Skoro tak, czy możemy postawić tezę, że to było główną przyczyną tej akcji Hamasu? I jak byś określił cele tego ataku, tak bardzo brutalnego, na który oczywiście Izrael odpowiada? Ale jednak ataku, który no pewnie nie był taki po prostu obliczony wyłącznie na zamordowanie ludzi, miał cel polityczny. Jakie to mogły być cele? Tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić, wbrew temu, co niejednokrotnie się w mediach europejskich i w polskich przewija, jak gdyby ten atak Hamasu był początkiem czegoś nowego. On nie jest początkiem, on jest kontynuacją tego, co trwa na Bliskim Wschodzie między Palestyńczykami a Izraelczykami od dziesięcioleci i co pogłębia się coraz bardziej i komplikuje. Do Aczkolwiek tego strona co. izraelska podkreśla wyraźnie, że takiego ataku na taką skalę, ponad 1400 osób i to głównie cywilne osoby zamordowane, niespotykane to było w zasadzie od początku istnienia państwa izraelskiego. To jest prawda, choć znowu, jeżeli policzymy pojedyncze akcje, to pewnie ostateczna łączna ilość ofiar może być porównywalna i można na to zdecydowanie inaczej spojrzeć. Tutaj zresztą warto jeszcze jedną rzecz do tego, co Agnieszka mówiła, dodać, że polityka rządu Netanyahu w ostatnim okresie, ona coraz bardziej dawała Palestyńczykom i Arabom przekonanie, że Izrael, a właściwie rząd izraelski, zmierza do wyrzucenia kolejny raz Palestyńczyków ze swoich domów, ziem, zarówno z zachodniego brzegu, jak i z Gazy. I niewątpliwie to w mentalności tych wszystkich przywódców, również palestyńskich i arabskich, istniało. Przy czym nie wszyscy w świecie arabskim byli jak gdyby przeciwnikami takiego rozwiązania, choć ono skomplikowałoby sytuację na Bliskim Wschodzie i pogłębiło wszystkie procesy destrukcyjne, destabilizacyjne na długie lata. I Hamas o tym bardzo dobrze wiedział. I jednocześnie z nałożeniem tej sytuacji świadomości po prostu, że być może zbliża się coś
w cudzysłowie, jako ostateczne rozwiązanie tutaj w przypadku Palestyńczyków, nałożyło się jednocześnie na ten proces normalizacji bardzo bliski, podsycany również przez różne i arabskie, i izraelskie, i zagraniczne, przede wszystkim amerykańskie ośrodki, że zbliża się nieuchronnie normalizacja saudyjsko-izraelska. Ale tutaj ja bym stawiał jako główną przyczynę tego, co się stało 7 października, właśnie przekonanie, że istnieje konkretny plan ostatecznego rozstrzygnięcia, załatwienia się z kwestią palestyńską poprzez rozproszenie Palestyńczyków i poprzez przekreślenie ostateczne idei dwupaństwowości, no, która tak czy inaczej, jakbyśmy nie patrzyli, jeżeli mówimy o jakimkolwiek rozwiązaniu, to stanowi w dalszym ciągu podstawę, ponieważ jest oparta i na prawie międzynarodowym i wyznacza granice pewnego kompromisu, bolesnego dla obu stron, ale jednocześnie, który ma jakieś umocowanie po prostu i w prawie międzynarodowym i jest do zaakceptowania przez obie strony. Trzeba jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć, że jeżeli w tej chwili nie dojdzie do rozwiązania, które byłoby rozwiązaniem politycznym szerszym i o którym zresztą się mówi, które jest mimo wszystkich trudności możliwe, zgodne również z interesami Unii Europejskiej i Europy, o których będzie tu być może też okazja powiedzieć, to za kilkanaście lat na Bliskim Wschodzie będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Stany Zjednoczone, których prezydent, będąc w Izraelu, ostrzegał Izraelczyków, żeby nie popełniali tych samych błędów, co Stany Zjednoczone po 11 września, no również dawał do zrozumienia, że walka z terroryzmem nie może się zakończyć pełnym sukcesem, jeżeli jest oparta tylko na użyciu siły, a jednocześnie nie są dodatkowo używane środki polityczne, które pozwalają po prostu likwidować te źródła napięć, grunt, na którym rodzi się terroryzm. No właśnie, i teraz pytanie, jak zaszliśmy już do takiego wielkiego napięcia i tak naprawdę emocji po obu stronach, bardzo trudno w tym momencie pomyśleć tak na chłodno, jak można z tego wybrnąć. I chciałam wrócić do Agnieszki, bo Izrael rzeczywiście przeżywa teraz taki moment, o tym mówił premier Netanyahu, że to jest dla nich taki 11 września. Oni to odczuli jako atak tak naprawdę na podstawy swojej egzystencji, swojego państwa. Z twojej perspektywy, znajomości tego, co się w Izraelu dzieje, jak Izraelczycy teraz myślą o tym, żeby sobie poukładać no, sytuację po tym ataku? I co jest możliwe, a co jest po prostu niemożliwe, chociażby ze względu na te emocje? W pierwszej kolejności, jeżeli zrozumiemy perspektywę izraelską, która jakby wpisuje to, co się dzieje w Strefie Gazy, jeszcze zagrożenie regionalne. Z perspektywy Izraela jest to ważne, ponieważ to jest dla rządu Netanyahu nie tylko wojna z Hamasem, ale to jest wojna proxy z Iranem. I to jest, prawda, jakby ta główna oś postrzegania i analizowania tego, co się dzieje w Gazie. Czyli to jest jeden z wielu frontów, które władze izraelskie przewidują, że mogą być powiedzmy, w najbliższej perspektywie otwarte. Czyli jeżeli za Hamasem, co prawda Izrael od lat podkreślał, stoi Iran, który pozwolił przygotować się Hamasowi do tej aktualnej ofensywy, prawda, tej operacji i wojny z Izraelem w sposób wielokrotnie skuteczniejszy niż poprzednie odsłony, czyli wymiana ognia 2 lata temu i w tych wcześniejszych eskalacjach, to można by powiedzieć, że to jest oczywiście, tak jak powiedział Krzysztof, ciąg dalszy tej samej
historii, którą obserwujemy od dekad, ale jednocześnie jest to nowy epizod, ponieważ Hamas okazał się organizacją, która była w stanie zaskoczyć, jakby nie było potężne pod względem militarnym państwo bliskowschodnie. Czyli przygotowało operację przy pomocy, wsparciu, najczęściej takim, powiedzmy, politycznym, przy inspiracji, być może wsparciu logistycznym, finansowym Iranu, ale przy dużej własnej samodzielności zdołał uderzyć bardzo boleśnie w Izrael. I Izraelczycy postrzegają to jako Hamas będący narzędziem dzisiaj konfrontacji Iranu z Izraelem i Iranu prawda, z tą, o czym my mówimy, z tą drugą osią polityki bliskowschodniej, czyli między innymi także z państwami, z którymi Izrael normalizuje swoje relacje, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Więc Izraelczycy patrzą w szerszej perspektywie. I teraz, co robią i jaka jest reakcja? Tak szybciutko. Po pierwsze, tym pierwszym krokiem, na który się zdecydowali, to jest, ponieważ oni zrozumieli, że dali się zaskoczyć, a zaskoczenie to jest dowód słabości i nieprzygotowania, a Bliski Wschód nie jest miejscem, w którym państwo może być słabe albo może pozwolić sobie na słabość. Dlatego z perspektywy izraelskiej jest reakcja zdecydowanie asymetryczna, bardzo brutalna, bez względu na krytykę międzynarodową, ponieważ jakby nie tłumacząc, nie uzasadniając, ale wyjaśniając, dlaczego Izraelczycy zdecydowali się na tak siłową reakcję, zależy Izraelowi, i to jest, wydaje się, rzecz kluczowa, przywrócić wartość polityki odstraszania. Ona została zaburzona 7 października i dzisiaj, aby odstraszyć potencjalnych agresorów, to znaczy, aby odstraszyć władze w Teheranie i zniechęcić do takiej kalkulacji, w której Teheran uznałby Izrael za państwo wystarczająco słabe, żeby uruchomić inne proxy, prawda? Czyli doprowadzić do eskalacji. My oczywiście zakładamy, że tej eskalacji najprawdopodobniej nie będzie, chyba że zostaną spełnione określone warunki, ale Iran jest oczywiście graczem szalenie racjonalnym i ważącym argumenty bardzo na chłodno, więc to też nie jest tak, że to są szaleni ajatollahowie, którzy myślą o tym, żeby anihilować państwo Izrael, ale to jest rozgrywka bardzo na twardo i bardzo brutalna. Więc Izrael robi wszystko, żeby pokazując siłę, odstraszyć potencjalnych agresorów. I to, co jeszcze jest istotne, Izrael traktuje także ten moment, a szczególnie premier Netanyahu, rozprawę w Gazie jako taką realną szansę naprawienia błędów z przeszłości. Bo pamiętamy, Netanyahu obiecywał, kiedy przyjmował władzę, pozbycie się Hamasu, a później stosował politykę strzyżenia trawy, prawda? Czyli ograniczania, redukowania potencjału Hamasu od czasu do czasu do takiego poziomu, w którym Hamas nie zagrażałby egzystencjalnie Izraelowi. Krótko mówiąc, strategia jest dzisiaj na tym etapie militarna i jeżeli mamy mówić o jakiejkolwiek szansie na rozmowy, to tutaj komentarze izraelskie są takie, także ekspertów, jak i publicystów, że do tego wymagana jest zmiana władzy, tak? Znaczy Netanyahu musi odejść, a przyjść powinien taki polityk, który w ogóle jest w stanie zakładać pragmatyczne i skuteczne rozmowy z drugą stroną, o co wcale nie jest łatwo. Na razie grane są dwa scenariusze. Po pierwsze, na wotum nieufności w stosunku do Netanyahu i tutaj z trudem rozmowy idą, ale one się toczą i to jest też ważne. Opcja druga, przyspieszone wybory. Tylko pytanie, co w przyspieszonych wyborach, jakie będą wyniki, czy Netanyahu przetrwa, bo on jest mistrzem przetrwania i trudnych sytuacji, więc to wcale nie jest tak, że on się absolutnie nie wywinie. Zakładam, że to jest bardzo realna szansa, żeby Netanyahu został odsunięty i odpowiedział za odsunięto od władzy i odpowiedział za 7 października, ale ja tak każdy z nas się nauczył nie skazywać Bibiego na niebyt polityczny.
Więc. Sprawie na pewno nie pomaga jego osobisty problem związany z oskarżeniami, Tak. które wokół niego są, i pewnego rodzaju kontekst, który może być też tu jednym z elementów różnego rodzaju decyzji rządu Izraela, jego osobistej sytuacji, kontekst. I tego, że trzymanie się u władzy zapewnia mu w pewnym sensie immunitet. Ale teraz dołączyła do nas pani profesor Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, również członkini naszego obserwatorium. Dzień dobry, Adriano. Dzień dobry wszystkim. Ja ciebie chciałam zapytać o kontekst związany z perspektywą i rolą Kataru w tych rozmowach. Katar, donoszą media, był mediatorem tego obecnego rozejmu tymczasowego, takiego wstrzymania ognia, ale chciałam ciebie zapytać o szerszy kontekst i to, jaka jest rola Kataru no, w tym jednak pogłębiającym się napięciu. Katar finansuje i ma u siebie w ogóle stację Al Jazeera, więc głos świata arabskiego na świat. Katar no, mówi się o tym, że też finansuje organizacje takie, między innymi jak Hezbollah czy Hamas, a jednocześnie Katar miał na pięku, chociaż to się trochę polepszyło ostatnio, ze swoimi najbliższymi sąsiadami, czyli innymi państwami Zatoki, no a dziś jest mediatorem. Jak to wszystko wygląda? Z dalekiego oglądu tak wygląda, natomiast w rzeczywistości sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Po pierwsze, Katar oczywiście angażuje się, ma swoją rozgrywkę polityczną, wie kogo wspierać, pewne partie wspiera, ugrupowania wspiera na świecie. Jest oskarżany o to, że wspiera, no nie wiem, organizacje skrajne, to jest trochę ich wybór. Z drugiej strony, w odniesieniu do Strefy Gazy i do Palestyny, to pomoc, którą udzielał Hamasowi, udzielał Gazie, udzielał Zachodniemu Brzegowi, za każdym razem była uzyskiwana, czy uzyskiwano zgodę strony izraelskiej, czyli nie było to za plecami Izraela. Izrael jakby uznawał, że Katar jest donatorem. On był głównie donatorem humanitarnym, czyli dostarczał jedzenie, dostarczał lekarstwa, dostarczał wodę, dostarczał energię, dostarczał pomoc finansową, ale na cele cywilne. Katar spośród państw monarchii naftowych no zajmował najbardziej propalestyńskie stanowisko. W To jak momencie, rozumiem, kiedy teraz się przydało w tych negocjacjach, znaczy możliwe było pośredniczenie Kataru, pewnie właśnie dlatego, że miał te relacje również ze stroną atakującą, czyli Hamasem. Absolutnie tak. To znaczy, trzeba sobie uświadomić, co to znaczy, kto może pełnić rolę mediatora światowego. Tylko i wyłącznie, jeśli ma ambicje w mediacjach międzynarodowych, podstawą mediacji międzynarodowych jest dokładnie symetryczne rozkładanie akcentów i przyjaźnienie się z jedną stroną i z drugą, utrzymywanie. Inaczej Stany nie mogą być mediatorem, bo Stany Zjednoczone zajmują stanowisko jednoznaczne. Tą mediacją w tej chwili bardzo sprytnie zajmują się Chiny, które się przyjaźnią ze wszystkimi są uwikłane w relacje ekonomiczne, relacje handlowe. W związku z tym trudno Chińczykom odmówić, jeśli chcą się włączyć i tam toczyć rozmowy z każdą stroną. Analogiczną sytuację ma Katar, utrzymuje także no, dobre, choć nieoficjalne stosunki, poprawne powiedzmy ze stroną izraelską. Jest biuro handlowe Izraela w Doha, tak samo jak no, siedziba placówki Hamasu. Teraz Ale mówimy. jednocześnie Katar ma wspólne złoża z Iranem, które Absolutnie. eksploatuje. No i też utrzymuje bardzo poprawne stosunki z Iranem. Innymi słowy, z każdą stronę ma relacje, nie może sobie pozwolić na konflikty, nie może sobie pozwolić na to, żeby z kimś wejść w ostre starcie, bo jest państwem zbyt małym. Czyli jakby ich pomysł, żeby państwo utrzymać w ogóle, żeby ich nikt nie zajął, żeby ich nikt nie zaanektował, nie podbił, jest to,
żeby bardzo sprytnie działać na arenie międzynarodowej, dowodzić swojej pozycji, dowodzić swojej racji, swojego istnienia, a bronić państwa przy pomocy sprowadzenia obcych wojsk, czyli mamy tutaj Amerykanów, mamy Turków, którzy stacjonują na terenie Kataru i bronią granic. Jeśli chodzi o ten konflikt, no to jest oskarżenie, no jak to, ale oni mieli siedzibę Hamasu u siebie, więc de facto wspierają terrorystów. Oni mieli także siedzibę talibów u siebie przez lata. I teraz tak samo byli oskarżani, No że i tutaj... negocjacje amerykańsko między Amerykanami a talibami odbywały się w Katarze. No więc mało wiem o tym, czy mało osób wie, że zarówno ta siedziba talibów, jak i siedziba Hamasu została, że tak powiem, udostępniona tym krajom, czy dano taką możliwość, żeby ona była w Doha na prośbę Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jeśli mówimy o negocjacjach międzynarodowych, to teraz kluczem jest to, żeby spotkać się strony w sposób dyskretny, mogły się gdzieś spotkać w jakimś miejscu trzecim. I Doha odgrywa to miejsce negocjacji tajnych, poufnych, przy czym ja się osobiście nie doczytałam teraz przy tych całych wymianach, czy przy dochodzeniu do tej wymiany jeńców, to do zawieszenia broni, które dziś się miało rano zacząć, mam nadzieję, że się zaczęło. Nie doczytam się, żeby były bezpośrednie rozmowy Izraela albo Stanów Zjednoczonych z Hamasem, a doczytam się, że pośrednikiem był Katar. Czyli nie wiem, przedstawiciel Kataru jeździł z jednego miejsca do drugiego albo kontaktował się online. Nie wiem, czy bezpośrednie były rozmowy, natomiast kluczową rolę odgrywał Katar w negocjacjach jako główny donator, jako ten, który, bo nie mogli pośredniczyć ani Saudyjczycy, ani Emiratczycy, dlatego że oni zajęli we wcześniejszym okresie stanowisko już mało przychylne wobec strefy Gazy. Oddam głos Krzysztofowi. Jako wytrawny dyplomata, powiedz, jak wyglądają w ogóle takie rozmowy i jak twoim zdaniem też mogą się dalej toczyć? Ja tutaj dodam, że w tej chwili chyba jeszcze szef Mossadu znajduje się w Doha i dla Katarczyków te kanały po prostu niezależnie od tego, czy mają stosunki dyplomatyczne, czy nie, no, są wykorzystywane po prostu w celu również budowy wizerunku i dyplomacji katarskiej, która w wielu przypadkach okazuje się tak skuteczna. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, bo tutaj słusznie Adriana mówi o tym, że bardzo często występują Katarczycy, mając zdolność taką negocjacyjną, również na prośbę Stanów Zjednoczonych, i to jest też bardzo istotne, ale jednocześnie jest istotne, że takie organizacje jak Hamas czy Hezbollah libański, one nie są jednolite. One w tych strukturach mają część wojskową, tak jak Hamas, ale mają również część polityczną i stąd między innymi biuro polityczne Hamasu znajduje się w Doha. Czyli jest tutaj po prostu wszystkie te ogniwa, które potrzebne są przy tego rodzaju mediacjach, mają w jednym ręku. Ale ta mediacja okazuje się skuteczna nawet w sytuacji tak niezwykłego napięcia emocjonalnego też, jak obecnie, gdzie obie strony jednak porozumiewają się jakoś i na przykład rozejm obecnie zakłada wymianę zakładników, a więc konkretna, bardzo ważny element, ten element, o który społeczeństwo Izraela naciskało na rząd i cały czas naciska, aby to był priorytet, prawda? Nie likwidacja Hamasu, tylko uratowanie życia tych ludzi, którzy zostali zakładnikami, te ponad 200 osób przejęte przez Hamas. I to jest jednocześnie pierwsze jak gdyby światełko, które się, zakładając, że zostanie zrealizowane i potem nie, będzie dalszy ciąg pozytywny, które może prowadzić do jakiegoś już politycznego uregulowania kwestii Gazy i być może przejścia do działań politycznych w odniesieniu do Palestyńczyków.
Zresztą w ostatnim okresie, w tej chwili to jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzać, ponieważ ten konflikt, raz nie wiemy, jak on się w samej Gazie dalej rozwinie, która w dużym stopniu przecież już w tej chwili się nie nadaje do zamieszkania, w każdym razie nie dla dwóch i prawie pół miliona ludzi. Bardzo napięta jest sytuacja na zachodnim brzegu i w ostatnim okresie król Jordanii kilkakrotnie tutaj zwracał uwagę, że plany izraelskie wypędzenia z zachodniego brzegu Palestyńczyków oznaczają zerwanie traktatu pokojowego i de facto powrót do stanu wojny między Izraelem a Jordanią i że na innych odcinkach po prostu też sytuacja jest na tyle zapalna, że nie wiadomo, czy po prostu poza ten obszar palestyńsko-izraelski przecież ten konflikt nie wyjdzie. Mamy Krzysztof, Liban. jeszcze zwracam uwagę na to pytanie, postawię jeszcze raz. Jako dyplomata, powiedz nam troszkę od kulis, jak w takiej sytuacji pracują dyplomaci i co można zrobić w sytuacji, kiedy ten konflikt grozi eskalacją? Jak można się spodziewać, będą prowadzone rozmowy, żeby tej eskalacji nie było? Praktycznie rzecz biorąc, dyplomacja polega na tym, żeby działać zakulisowo, żeby nie doprowadzić do zbyt wczesnego ujawnienia tego, o czym się mówi, i jednocześnie po prostu ten, kto rozgrywa taką mediację, no musi mieć pewną wizję, musi mieć zaufanie z jednej i z drugiej strony. W wielu przypadkach są to bardzo delikatne działania. Ja tylko powiem, że będąc ambasadorem w Iraku, no też prowadziliśmy bardzo misterną grę, która doprowadziła do powierzenia przez Stany Zjednoczone Polsce reprezentowania interesów amerykańskich i w kilku sprawach, również dotyczących no, osób, które były w Iraku zatrzymane, czy nie mogły opuścić legalnie Iraku, odegraliśmy bardzo istotną rolę, która znalazła również wymiar finansowy. No Ale jak rozumiem, w tym przypadku nie tylko Polska, ale przede wszystkim też i kraje Unii Europejskiej nie odgrywają tutaj specjalnie istotnej roli, chociażby ze względu na fakt, że Unia Europejska jako całość nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie. Tak naprawdę ja podzieliło myślę, się. że tutaj jest jeszcze w przypadku Unii Europejskiej coś innego. Unia Europejska w dużym stopniu na Bliskim Wschodzie jest nieobecna, poza kilkoma obszarami, w tym również w przypadku Gazy, bardzo liczącą się pomocą humanitarną. W jakim stopniu, niezależnie od tego, że w Unii Europejskiej są różnice w podejściu i do Izraela, i do tego obecnego konfliktu, w całości Unia Europejska jest bardzo proizraelska. De facto większość państw, te najważniejsze państwa przejmują narrację izraelską w tym przypadku. Sądzę, że Ale w tym. jednocześnie dla jakby obiektywizmu trzeba podać, że mamy jednak trzy postawy. Jedna jest bardzo proizraelska, otwarcie proizraelska, tak jak to robią Austriacy czy Węgrzy. Inne państwa są bardzo propalestyńskie, chociażby Francja. Polska Hiszpania. wstrzymuje się od głosu i stara się zachować tutaj no, dobre relacje z obiema stronami. Ja jeszcze muszę zapytać Adriana, szerzej, nie tylko o Katar pytam teraz. Z twojej perspektywy, jak może wyglądać dalszy ciąg tego napięcia? Mamy tutaj pełną dowolność. Właściwie to my nie wiemy, czym się zakończy. A czy wiemy, że jest ze wszystkich stron jakby myślenie o tym, że należy na pewno ten problem rozwiązać, że on tak nabrzmiał, że on wybuchł z taką mocą, że nie będzie powrotu do stanu ex ante. Natomiast nie ma takich mądrych, którzy powiedzieli, czym to się skończy. To znaczy, okej, no zniszczymy Gazę, wygonimy Hamas, ale z kim się komunikować, jeśli nie będzie Hamasu?
Nie ma tu odpowiedzi. Strona izraelska, no, jeśli były Amerykanie, mówią, no to może niech autonomia palestyńska przejmie nadzór nad strefą Gazy i jakby włączy w pełni, tak, do autonomii palestyńskiej. Izrael mówi, że nie życzy sobie autonomii palestyńskiej. Tam ma nie rządzić Fatah, ani autonomia palestyńska ma nie mieć zwierzchnictwa. Izrael mówi, a to nie mówi, a to, że będzie kontrolował, że wejdzie tam i będzie pilnował porządku, a potem mówi, że nie wejdzie. Ale pamiętajmy, że przy rządzie skrajnie prawicowym w Izraelu mamy tychże osadników i radykałów, czy ortodoks, najbardziej te radykalne siły izraelskie, które najchętniej by po prostu te ziemie zagarnęły i wygoniły Palestyńczyków. To są atrakcyjne ziemie z dostępem do morza, no więc można sobie wyobrazić, że nie ma tam Palestyńczyków. Wchodzą osadnicy, mam powiększony Izrael i to bardzo atrakcyjny fragment. Z drugiej strony, no mamy koncepcję, żeby może, nie wiem, kiedyś było Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy, żeby weszli i pilnowali porządku, no ale to jest właściwie też kuriozum, bo wtedy będą agresorami, tak? Brytyjczycy Państwo. już kiedyś pilnowali tam porządku i mieli No właśnie. protektorat. Więc, a teraz Agnieszka, dla wyrównania, bardzo cię proszę, ty powiedz teraz z kolei, jak w Izraelu wyobrażają sobie politycy, ale także opinia publiczna, no dalsze kroki i w ogóle przyszłość w tym regionie. Wszystko zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja wewnątrz Izraela, to znaczy jak skończy się historia pociągania do odpowiedzialności premiera Netanyahu. Znaczy, to będzie ważny epizod po zakończeniu tej A ty operacji. uważasz, że to jest scenariusz jak najbardziej realny i realistyczny? Tak, to jest znacznie bardziej realne niż dotąd. To jest taka sytuacja, w której Netanyahu, w mojej ocenie, będzie zmuszony, ja nie wiem, czy ustąpić, ale to być może się skończy tak, jak, prawda, przewidują te scenariusze, albo wcześniejszymi wyborami, albo jakimś dużym kryzysem politycznym, bo na to się szykuje. Izraelczycy mają taką bardzo dobrą cechę, że rozliczają za błędy polityczne, za porażki. I byliśmy świadkiem takich rozliczeń bardzo merytorycznych, czy po wojnie Jom Kippur, kiedy, prawda, jakby nie było po kilku latach, ale jednak musiał ustąpić gabinet Goldy Meir, albo po II wojnie libańskiej, tam też były rozliczenia. I to nie są rozliczenia tylko i wyłącznie polityczne, takie ogólnikowe, ale bardzo konkretne. Więc Ale jednocześnie obecnie naród, Izraelczycy się zjednoczyli absolutnie przeciwko Hamasowi i są, no w pewnym sensie wokół, grupują się wokół przewodnictwa czy przywództwa obecnego układu na czele z premierem. tak, ale to jest konkretny, bardzo wyjątkowy czas. I wtedy, kiedy zakończy się operacja, jestem przekonana, że wrócą wszystkie podziały, wszystkie spory i Rozliczenie. zacznie się naprawdę bardzo poważne rozliczenie. Ale to, co jeszcze w tym wszystkim jest ważne, jeżeli chodzi o kwestie przyszłości, jakby trzeba zwracać uwagę na to, w jaki sposób przestrzegają szefowie wszystkich służb i mówią to także otwartym tekstem, że ryzykiem dla państwa także na przyszłość jest nadmierna siła polityczna, jaką reprezentują albo jaką otrzymały te środowiska, które jakby sprowadzamy do hasła osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu. I tego się nie da tak bardzo prosto wycofać jedną decyzją polityczną. To są głębokie procesy i społeczne, i polityczne, i co oznacza, że przed Izraelem duży kłopot, pomimo na przykład zakończenia działań wojennych. Wojskowi przewidują, to znaczy oni ostrzegają, że istnieje duże ryzyko, że w momencie, w którym osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu jeszcze dodatkowo, jeszcze silniej pogłębią destabilizację i dojdzie do otwartej konfrontacji pomiędzy osadnikami a ugrupowaniami, już nie cywilami palestyńskimi, prawda, którzy stają się ofiarami agresji ze strony osadników, ale dojdzie do konfrontacji z bojownikami i
Tutaj otwiera się ryzyko czegoś, co my, prawda, tak bardzo szumnie nazywamy trzecią intifadą. To nie wiem, czy to będzie trzecia intifada, ale to będzie potężny kryzys polityczno-militarny na zachodnim brzegu. I to jest moment ryzyka, w którym, jak mówi Szingbetu, wszyscy wrogowie państwa Izrael będą kalkulować, czy to nie jest najlepszy moment, bowiem siły Izraela będą rozciągnięte przynajmniej na dwóch bardzo ważnych frontach. Z jednej strony w Gazie, z drugiej strony na zachodnim brzegu. I jeżeli ktokolwiek miałby poważnie zastanowić się nad otwarciem frontu północnego, czyli tego libańsko-syryjskiego, to jest ten moment, w którym armia Izraela będzie, prawda, związana w Gazie i będzie musiała bronić osadników, to znaczy nie tyle, że bronić, bo oni nie będą ofiarami, ale będzie musiała wspierać czy działać na rzecz stabilizacji zachodniego brzegu. To jest ten moment, w którym, jeżeli ktokolwiek miałby uderzać, to jest to najlepsza okazja. Znaczy Czyli najlepsza. na przykład Hezbollah z Libanu Na wspierany przez Turcję. przykład. Tak. Tym, że odnoszę wrażenie, że że coraz powszechniejsza staje się świadomość, także i w Izraelu, ale i we wszystkich państwach ościennych, że sprawa Palestyny po prostu nie może się tak zakończyć, że to jest ta część Bliskiego Wschodu, która może w ogóle rozsadzić ład regionalny albo ład międzynarodowy. Mamy ze strony państw właściwie wszystkich po kolei, włącznie z Iranem, o czym już była tutaj mowa. No bardzo taką dużą dojrzałość i nie podsycania jakby wrogich emocji, agresji, wyciszania i dążenia do pokoju, równocześnie ze strony państw arabskich, tutaj sąsiedzkich, zatokowych, powiedzmy. Stanowisko Zatoki jest takie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, najlepiej dać swobodę, stworzyć to państwo palestyńskie, dać pełną suwerenność i nie ingerować tak mocno. Innymi słowy, myślę, że podobne myśli towarzyszą większości jakichś normalnych polityków izraelskich, którzy nie należą do strony, nie są radykałami tutaj No właśnie, wróciliśmy znowu politycznymi. do wątku dwóch państw i teraz chciałam Krzysztofa spytać. Po pierwsze, jako dyplomata, praktyk wieloletni, czy ty, znowu pytanie z początku naszego spotkania, czy ty uważasz, że rozwiązanie dwupaństwowe jest w obecnej sytuacji w ogóle realistyczne? Jeżeli tak, to jak miałyby wyglądać te dwa państwa? Bo strona izraelska też wielokrotnie podnosi argument, że terytorialnie to jest źle zrobione. Rozwiązanie dwupaństwowe jest niewątpliwie punktem odniesienia. Jest małomocowanie w prawie międzynarodowym i, tak jak mówiłem wcześniej, może być elementem tego kompromisu. Jak to miałoby zostać przełożone w praktyce? No, zakładamy tutaj dobrą wolę z jednej i z drugiej strony, ale również oddziaływanie społeczności międzynarodowej, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale miejmy nadzieję, że również w którymś momencie i Unia Europejska się obudzi. W moim przekonaniu jednym z najbardziej racjonalnych rozwiązań, jakie są możliwe, to jest Konfederacja Izraelsko-Palestyńska, oparta właśnie na granicach 1967 roku. Oczywiście jest ogromny problem Jerozolimy, jak tutaj miałaby wyglądać, ale tego rodzaju plan przy pewnych również powiązaniach takiego państwa konfederacyjnego w ramach przepływów różnego rodzaju w takim państwie rozwiązywałby problem komunikacji między zachodnim brzegiem a Gazą i cały szereg również innych problemów. Co więcej, dla takiego planu byłoby finansowanie. Ja przypomnę, że chociażby za czasów prezydenta Trumpa był tak zwany plan Jareda Kushnera, opiewający na około 50 miliardów dolarów inwestycji właśnie na terytoriach palestyńskich, które miały też zupełnie zmienić społeczno-gospodarczą tkankę
całego tego obszaru i spowodować gwałtowny wzrost też tutaj dobrobytu czy spraw tych bytowych. Tak czy inaczej, niewątpliwie przy takim rozwiązaniu potrzebny byłby swego rodzaju plan Marshalla, który oznaczałby inwestycje i to jest znowu realne, bo i przypomnę, że zarówno w planach amerykańskich, jak i w planach chińskich, w planach hinduskich wobec regionu, ale także w planach bogatych krajów tego obszaru, istnieje cały schemat powiązań infrastrukturalnych i dotyczących wody, dotyczących energetyki, dotyczących komunikacji, dotyczących korytarzy transportowych również, na które są pieniądze i które można wkomponować również w programy transformacji krajów takich jak Arabia Saudyjska, które są realizowane i które można rozwinąć. Jak rozumiem, państwa zatoki, bogate państwa zatoki dążą jednak do nie tylko deeskalacji, ale przede wszystkim trwałego jakiegoś rozwiązania przynoszącego pokój, bo inaczej to destabilizuje im też ich własne plany. Tak, te kraje znajdują się w bardzo newralgicznym punkcie przejścia od zależności od ropy naftowej i oparcia całego rozwoju o ropę naftową i surowce kopalne do innych źródeł finansowania rozwoju i w ogóle zmiany całego profilu państwa. To jest ogromne przedsięwzięcie. W tym celu czy Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie no, potrzebują spokoju w regionie, potrzebują stabilizacji, bez której no, to wszystko będzie utrudnione i w każdym momencie może być skomplikowane. Zresztą my tutaj się skupiamy na sprawach palestyńsko-izraelskich, no bo one są w tej chwili najbardziej istotne, ale nie można rozpatrywać tych spraw w oderwaniu od reszty. Problem również relacji saudyjsko-izraelskich polegał na tym, że zignorowane zostało to szersze tło regionalne, które jednak tutaj oddziaływuje na wszystko. To jest również i Syria, to jest Liban, to jest Irak. I elementem równoległym do jakichś działań dwustronnych palestyńsko-izraelskich, wspieranych z zewnątrz przez również pośredników, jest pewnie konferencja międzynarodowa bliskowschodnia, proponowana między innymi przez Pekin od bardzo dawna, który rzeczywiście tutaj coraz większą rolę w tym regionie chce odgrywać i dopiero jakieś przedstawienie wizji rozwiązania palestyńsko-izraelskiego w szerszym wymiarze może spowodować element stabilizacji, który w przypadku Unii Europejskiej no, potrzebujemy żywotnie. Ja powiem tylko kilka elementów tutaj, które są w przypadku interesów Unii Europejskiej bardzo istotne. To jest usunięcie ośrodka destabilizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. To są koszty związane z wielomiliardową pomocą humanitarną dla Palestyńczyków, no, którą Izraelczycy, a przedtem również na zachodnim brzegu i w Ramallah podczas intyfad poprzednich, Izraelczycy no, rezultaty tej pomocy w dużym stopniu niszczyli. To jest sprawa zagrożeń związanych z migracją. Jeżeli rzeczywiście doszłoby do wyludnienia Gazy, to duża część Palestyńczyków tak czy inaczej po prostu z tamtego obszaru trafi do Europy. Mamy Krzysztof, postawmy tutaj kropkę, bo powoli musimy zbliżać do końca. Ja chciałam jeszcze o komentarz do tego planu, do tej perspektywy takiej konfederacji. Adriana i na końcu Agnieszka. Ja się tutaj w pełni zgadzam. Ja tą wersję kupuję z Konfederacją. Ona ma największą, jakby wydaje się najbardziej sensowna. Powiem, że mamy regionalne, bardzo silne naciski na obie strony, ale w tej chwili na stronę izraelską, żeby trochę stonowała swoje działania, żeby
nie funkcjonowało, żeby ta wojna nie była, czy ta w tej chwili działania zbrojne były tak radykalne i tak bardzo nastawione jednak przeciwko całemu społeczeństwu palestyńskiemu. Ale chciałam zwrócić jeszcze na jedną uwagę, na jedną rzecz uwagę, a mianowicie jeśli mówimy o ładzie międzynarodowym i odgrywaniu roli, nie wiem, mocarstwa światowego, które pilnuje ładu i porządku w regionie, mówimy o Stanach. Ja powiem, że przez fakt posiadania tak silnego lobby żydowskiego i bardzo jednoznacznego mimo wszystko, czy zdecydowanie mocniejsze stanowiska proizraelskiego niż propalestyńskiego przez Stany Zjednoczone. Oczywiście jakieś tam są słowa o pamiętaniu się i armii izraelskiej czy dowódców i nie działania przeciwko ludności cywilnej. Amerykanie nie nadają się do pilnowania porządku w regionie, bo nie są w stanie niczego negocjować, muszą się posługiwać Katarem czy jakimiś pośrednikami, które mają dobre relacje z obiema stronami. Natomiast prawda jest, że nigdy się nie starali tego robić. I nigdy się nie starali, natomiast tu się pojawia to, co ty mówiłeś przed chwilą, wątek chiński. Czyli już to wspominałam, czyli powolna zmiana status quo i wypieranie Amerykanów, bo Amerykanie nie są w stanie realizować polityki w regionie, ponieważ zajmują jednoznaczne stanowisko po jednej ze stron. Natomiast Chińczycy bardzo sprytnie lawirują między stronami i są słuchani. Jeśli nawet nie lubi się Chińczyków, to się niestety od nich zależy, od ich pieniędzy, od biznesów, od handlu zagranicznego. Tym bardziej w kontekście tego, co mówisz, przydałaby się tutaj aktywna rola dyplomacji unijnej i to bardziej właśnie unijnej niż poszczególnych pojedynczych państw, zwłaszcza tych najsilniejszych, które zgadzam mają się swoją kolonialną z przeszłość. Tobą, ale dyplomacja... No, ale dyplomacja unijna jest bardzo słaba. W ogóle Europa trochę abdykowała że tak powiem, z pilnowania porządku, uczestnictwa w przestrzeni międzynarodowej. Bardzo jesteśmy wsobni i zajmujemy się głównie Unią Europejską, a nie tym, żeby naszą siłę ekonomiczną przełożyć na siłę dyplomacji. No ale też powiedzmy, To że nie ma dyplomacja ambicji. Unijna nie może zabrać żadnego stanowiska w sytuacji, kiedy państwa unijne mają różne stanowiska. Stanowiska, więc trudno jest tutaj działać w jakimś jednym kierunku. Agnieszka Bryc, na koniec, proszę powiedz, jak twoim zdaniem w Izraelu może być oceniona perspektywa konfederacji? Czy to w ogóle jest realistyczne podejście? I też pytanie, jak oni patrzą na możliwości rozmowy ze stroną palestyńską, czy w ogóle rozmawiania w sytuacji, podkreślmy, bardzo dużych emocji w Izraelu po tym ataku Hamasu i takiego poczucia egzystencjalnego zagrożenia, w którym się znowu państwo izraelskie znalazło. Rzecz pierwsza, temat i dyskusja o konfederacji, o przyszłym modelu rozwiązania problemu palestyńskiego, ona się przetoczyła w różnych takich tych samych powtórzonych odsłonach przez środowiska akademickie, dziennikarskie, polityczne, więc ta dyskusja trwała i elity polityczne decydują doraźnie, tu i teraz. To znaczy dzisiaj na szczeblu politycznym realnie nikt nie zajmuje się tym, co z Konfederacją, co z Two State Solution, tematu nie ma, jest temat militarny, to znaczy cele są trzy. Raz, wykończyć Hamas, dwa, odzyskać zakładników, trzy, kontrolować stan bezpieczeństwa w Gazie. I to jest najdalszy horyzont. Nie ma tematu tego, co po rozmowach. Dla mnie temat rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy presja międzynarodowa będzie na tyle silna, a zwłaszcza amerykańska, żeby przymusić stronę izraelską do faktycznie realnego spojrzenia na, czy w ogóle woli politycznej podjęcia rozmów. Ale ja zakładam, że Izrael będzie się trzymał, jeżeli będzie ciągle
ze skrętem, wahnięciem na prawo, to najprawdopodobniej, bo to tak wyglądało od lat, tak jest dzisiaj i nie spodziewam się rewolucji, chyba że ona faktycznie nastąpi, wtedy będę musiała przyznać, że to faktycznie inną miałam intuicję, ale w mojej ocenie Izrael będzie grał na status quo. To znaczy od wielu lat utrwaliło się przekonanie, że status quo jest najbardziej korzystne i tego pilnuje Netanyahu i tego najprawdopodobniej będzie pilnował każdy inny rząd. Pamiętajmy, inne rządy, nawet opozycyjne względem Netanyahu, one ciągle są centrowe z wahnięciem na prawo. Więc to nie jest takie proste. Ja zakładam absolutnie ciąg dalszy, czyli granie na status quo i na utrzymanie tej sytuacji, która jest dzisiaj optymalna politycznie i militarnie dla Izraela, więc być może teoretycznie koncepcje będą rozpatrywane, ale w praktyce to jakby inne są, trochę inne priorytety. No, a To znaczy, jednocześnie sytuacja jest zupełnie nieoptymalna tak dla jest. ludzi mieszkających zarówno w Izraelu, jak i w autonomii palestyńskiej, nie wspominając o zewnętrznym otoczeniu, a także no, my w Europie, my jesteśmy w najbliższym otoczeniu przecież geograficznym i o tych wszystkich sprawach, co mówił Krzysztof, też musimy myśleć. Myślę, że niestety smutnym kończącym zdaniem tego naszego spotkania będzie to, że pewnie do sprawy napięć na Bliskim Wschodzie będziemy wracać w przyszłym roku. Nieraz i ten konflikt, to napięcie się szybko nie skończy. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za czas. Dziękuję Pani Profesor Adrianie Łukaszewicz, Akademia Leona Koźmińskiego. Dziękuję. Dziękuję doktor Agnieszce Bryc, bardzo serdecznie dziękuję Agnieszko i Pan ambasador Krzysztof Pułmiński. Dziękuję Krzysztofie za Twój czas także. Ja dziękuję wszystkim, Ja dziękuję. Państwu dziękuję też za cierpliwość i za nasze tutaj spotkania z nami w cyklu Zoom na świat. Zapraszamy na kolejne. Małgorzata Bonikowska, do widzenia.